Kotylion z papieru. Naklejamy na siebie końce paska, tak jakbyśmy go chcieli złożyć na pół. Na środku powstanie pętla. Przygotowujemy w ten sposób po 12 pasków. Białych o długości 5 cm i czerwonych o długości 7 cm. Naklejamy białe paski na jedno z kół. Umieszczamy je parami naprzeciwko siebie. Dzięki temu będą równo ułożone. Przyklejamy czerwone paski. Umieszczamy je pomiędzy białymi. Na końcach dwóch ostatnich pasków o długości 8 cm wycinamy trójkąt. Powstaną dwa szpiczaste końce. Przyklejamy paski od spodu w taki sposób, żeby po odwróceniu biały pasek znajdował się po lewej stronie czerwonego. Na paski przyklejamy drugie białe koło. Kotylion możemy przyczepić do ubrania taśmą dwustronną. Jest to dekoracja stroju na uroczystości państwowe. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj lub odwiedź naszą stronę. Zapraszamy też na Facebooka.